miłości moc, miłości moc, miłości moc. Światło we mnie unosi ku boskości światło w Tobie. I o tym moje życzenia. Życzenia, ażeby każda cząsteczka Ciebie osiągnęła swoją własną wspaniałość, a i Ty jednocześnie w całości, w kompletności, w zupełności siebie osiągasz swoją całość. Jeszcze więcej i bardziej, bo osiągasz wspaniałość siebie i świadomość tego. O tym jest ten rok, a moje życzenie, jako kierunek życia, wskazuje Ci, którędy potoczą się sytuacje. Oto wszystko, czego doświadczysz, czego dostąpisz i w co wejdziesz, przypomni Ci o Twoim mistrzostwie. Dlatego też skup się i przyjmij te życzenia tak głęboko i tak wysoko, jak potrafisz. Światło w Tobie przejmie panowanie w Twoim życiu. Jako najsilniejsza cząsteczka Ciebie, najmocniejsza obecność w Tobie, bo obecność Boga, tak oto przejawi się w każdym Twoim zachowaniu. Twoja przeszłość, zarówno jako czas, jak i jako miejsce, stanie się Twoimi zasobami. Wszędzie, gdzie jesteś, rozprzestrzeni się miłość Ciebie. Wszędzie i zawsze, gdzie udało się kiedykolwiek dotrzeć Tobie, tam oto dotrze Twoje światło i ciepło, Twoja świadomość. Ty w najwyższej możliwej jakości i obecności siebie. Oto przyjdzie do Ciebie w tym roku coś ważnego. Przyjdzie do Ciebie coś, co spowoduje Twoją kompletność. I uwaga, nie mówię o osobie, a o elemencie Ciebie własnego, o Twoim talencie, o czymś, co ważne, a co było Ci odebrane albo zapomniane. Przyjdzie coś, co przywołujesz. To rok ósemki, rok liczby 8. Wszystko, z czym kojarzy Ci się ta liczba, wszystko, co wpisane w jej wartość magiczną, alchemiczną, wszystko, co oznacza jako klepsydra, równowartość czasu. Tak oto tymi wartościami będziemy pracować. W takiej energii przeminą następne miesiące. Oto czas Jowiszowy. Czas, który powie nam, że cała naprzód. I posłuchajmy, bo właśnie w kalendarzach świata zwycięstwo. Zwycięstwo, które doprowadza samo do siebie. Potrzebujemy co jedynie posłuchać. Twoja dusza wie, Ty na poziomie duszy wiesz, którędy, jakim sposobem, którymi metodami doznać dokładnie tego, po co tu jesteś. W czasie, w którym opadną wszystkie hałasy, iluzje, cały chaos, niezależnie od tego, jak pieczołowicie tkali go Twoi wrogowie, albo nawet i Ty sam, w tym czasie świata zdasz sobie sprawę ze swojej właściwej, autonomicznej, indywidualnej i przede wszystkim prawdziwej potęgi. Każde Twoje słowo ma możliwość, by napisać życie. Każde Twoje słowo, wszędzie tam, gdzie jesteś, może być żywe w tu i teraz. Rozprzestrzenić się, objawić, nastąpić. Oczywiście, jeżeli Twoja jakość na to zezwala, jeżeli wypowiesz to słowo z konkretnego poziomu siebie, tu, gdzie jest w Tobie i decyzja, i zgoda jednocześnie. Tu, gdzie pozwalasz sobie, by działać całością siebie. Oto czas magów, a nawet więcej. Czas, by w każdym odezwała się magia. Gdy przypomnimy sobie, jakimi istotami jesteśmy, o czym jest nasza obecność, a nawet więcej,
Przypomnijmy sobie swoje dawne imiona, inkarnacje, swoje dawne przejścia przez ziemskie życie. Tak oto docenimy swoje jestestwo, docenimy swoje tu i teraz. Zrozumiemy, że jesteśmy sumą wszystkich swoich doświadczeń i bieżącą decyzją, co z tym zrobimy. Oto przypomni nam się, co naszą właściwą, wpisaną w nas jak w nasiono Boga, naturą. Przyczyna duszy, cel duszy, droga pomiędzy nimi. Oto każdy, niezależnie od swojego alchemicznego i ezoterycznego zaangażowania, zrozumie tę bardzo prostą prawdę. Jesteśmy na Ziemi jako przewodnicy pomiędzy energią i materią. Nieustannie, niezależnie od tego, czy ktoś nam to mówi, czy nie, stoimy na moście pomiędzy tym, co widzialne i co niewidzialne. Zupełnie jak muzyka. Stąd nasze organizmy pracują jak orkiestra. Wszystko potrzebuje współdziałać w harmonii, grać jedną melodię, tworzyć jedną osobę, ciebie. I tak oto zrozumiesz, że składasz się z każdej wersji siebie. Nikt nigdy nie jest zgubiony lub stracony w żadnym atomie. Niezależnie, czy masz o tym pamięć, czy masz z tym bieżące połączenie, tak oto jesteś każdym swoim doświadczeniem, swoim zachowaniem w tym doświadczeniu, każdą sekundą obecności na Ziemi, a nawet więcej. Jesteś boskim światłem, które ma to w swoich zasobach. To ty decydujesz, co się stanie. Ten rok to rok własnego świata, to rok własnego życia. Dla wielu z nas to rok intymności. Sprawdźcie, gdzie przemieszcza się przez kosmogram urodzeniowy planeta Jowisz, a tam zostaniecie obdarowani. Dokładnie ten obszar życia, który rozświetla najbardziej szczęśliwa dla człowieka z planet, daje nam coś wyjątkowego. W tym roku miej gotowość otrzymać. Przestań bronić się przed tym, co jest ci przeznaczone. Do tej pory wiedzieliśmy, że czas jest być może nieodpowiedni, być może zbyt wczesny. Nieustannie byliśmy w dążeniu, w próbach osiągnięcia czegoś, w dorastaniu do czegoś, ale jesteśmy już tu, gdzie należy tego dokonać, wprowadzić w życie. Jesteśmy do tego właściwi, a nawet więcej. Jesteśmy jedynymi, którzy możemy to zrobić. Żadna inna siła ani moc we wszechświecie nie może zrealizować naszych własnych marzeń. Nie może nawet skorzystać z naszego ziemskiego rozeznania. Wiesz, co jest złe, wiesz, co jest dobre. Zdajesz sobie sprawę, jak powinno być. I tak oto prostym ludzkim słowem możesz sprawić, że nastąpi. Oto rok, gdy intuicja, trzecie oko, postrzeganie, rozszerzanie percepcji to będą tematy właściwie bieżące, codzienne. Już nie tyle przemycane w dyskusjach pomiędzy wspomnieniami o pogodzie, ale naprawdę ważne, a nawet więcej, priorytetowe. Dlatego też apeluję do każdego, kto rozwija się duchowo, o niezwykłą cierpliwość i delikatność. Jeżeli ktoś, kto do tej pory żył w o wiele bardziej brutalnej i niskiej gęstości, przychodzi do was, by opowiedzieć swój sen, by pokazać talizman, by powiedzieć o jakimś przeczuciu, niezależnie od wcześniejszych słów, przyjmijcie tę osobę jak najwspanialszy nauczyciel, jak mistrz, do którego właśnie przyszedł uczeń. Jeżeli przestaniecie już na wstępie wywyższać się, unosić swoje imię
potęgą ponad imię drugiego, który przyszedł się dowiedzieć. Tak otrzymacie od tej osoby też wszystko, czego uczy. A każdy uczy czegoś. Jeden uczy zwycięstwa ponad chorobą, inny uczy wytrwałości, jeszcze kolejny przebaczania sobie. Jesteśmy jak wieczne boskie puzzle. Kalejdoskop, a nasze DNA zmienia się z sekundy na sekundę. Każda myśl zmienia nasze DNA, każdy ruch ręki, każda dokonana sztuka, każdy taniec, wszystko co jemy, każdy z kim się spotykamy. Oto jesteśmy ciągłą, wieczną zmianą. Zacznijmy zauważać na bieżąco, co zmienia nas w sposób właściwy, dobry, szczęśliwy. Natychmiastowo rozpoznamy to po swoim zdrowiu, po samopoczuciu, po tym, jak czujemy sami siebie. A kto jest z kolei negatywny? Kto wprowadza tematy ciężkie, nie idące do niczego, dające co jedynie bezsilność? Kto szuka atencji? Kto szuka obecności innych w swoim życiu, a nie szuka rozwiązań? I tak oto mantrą tego roku jest nie tylko otrzymanie, ale i skuteczność. Wydarzenia dziejące się pomiędzy węzłami księżycowymi, a one w domach z kolei wagi i barana, pokażą nam, że zyskamy szacunek do siebie. Będziemy wiedzieli, co jest nasze, co nam się należy, czego potrzebujemy. Będziemy umieli się o to upomnieć i w piękny sposób to rozwinąć, obejść się z tym, w każdy sposób, który możliwy, dać to światu. Oto wchodzimy w dobro siebie. Jak wiadomo, człowiek sprowadzony w niskość swoich instynktów potrafi zachować się jak zwierzę, zaś wprowadzony w boskość jest najwspanialszym, genialnym twórcą. I skok kwantowy, o którym mowa od tak wielu lat, to skok na poziomie atomowym, na poziomie molekuł, które Cię stanowią. Uniesienie w boskość każdej komórki Twojego ciała, a jednocześnie Twoje pozostanie w życiu. Oto wyobraź sobie siebie, który idziesz przez swoją rzeczywistość, idziesz swoimi normalnymi ścieżkami, zwyczajnie dla siebie spełniasz swoje godziny, a idziesz w snopie światła. Od samego serca kosmosu do samego serca Ziemi płynie światło przez swoje serce. Wszędzie, gdzie wyślesz swoją intencję, gdzie wyślesz swoje szczęście ku czemuś albo komuś, tam oto rozpływa się dobro i wcale nie ubywa tego z rzeki, w której stoisz i w której idziesz i która płynie przez ciebie. Rzeki światła i ciepła. A gdy to odkryjesz, każda sekunda spędzona na bycie przeciwko czemuś stanie się dla Ciebie od razu bez sensu. Z miejsca zrozumiesz, że ta sama sekunda wydana na bycie ku czemuś, wydana na to, ażeby sprzyjać, spędzona na tym, by zamieniona została w moc, taka sekunda jest ważna. Tak oto człowiek odzyska nie tylko rozum swojej istoty, wbudowany honor i szacunek, ale odzyska coś więcej. Odzyska boskie spojrzenie na siebie. W tym roku każde spojrzenie w lustro może dać Ci coś więcej niż informacje o Twoim wyglądzie. Jeżeli poczujesz, że potrzebujesz czasu dla siebie, weź go. Rzeczywistość ułoży się wobec tego. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz wprowadzić jakąś zdrową, nową praktykę, zrób to i niezależnie od opinii otoczenia, kontynuuj. Życie poukłada się tak, że na pewno Ci się uda. Oto wszystko, co optymalizuje Cię i Twoją obecność na Ziemi, jest zgodne z boskim źródłem, daje Tobie moc, a Ty jesteś instrumentem Boga. Wszystko to będzie do Ciebie dopuszczone. Dlatego też
Życz sobie na codzienne urodziny, nie tylko dziś, ale każdego dnia, tego, czego naprawdę chcesz od życia. Tego, co jest w tym życiu Twoje i po co tu jesteś. Uśmiechnij się każdego dnia, niezależnie jaki był to dzień, tuż przed pójściem spać, ku wszystkim swoim celom. Ku temu, co tworzysz, ku tej miłości, w którą wchodzisz, w której jesteś, którą zasiewasz. Oto bądź w najlepszości życia i przede wszystkim w miłości, w byciu miłym ku sobie, w byciu najlepszym ku sobie, sobą i poprzez siebie. A tędy rozprzestrzenisz boskość. A teraz czas na praktykę.